Dobra, ja nazywam się Wojciech Matusiak, pracuję w takiej firmie, która wam może nie jest jakoś super znana. My tworzymy oprogramowanie dla szkół. Tworzymy to PHP głównie, znaczy to oprogramowanie głównie w PHP. Chciałem się z wami podzielić tym, jak nasz system zmieniał się przez bodajże w tej chwili już 8 lat. Jak pomimo, powiedzmy, wtedy one nie były błędne, ale pomimo błędnych decyzji podjętych na początku, można było wybronić ten projekt. Jak przy zastosowaniu połączenia PHP z MySQL-em można było tak użyć tego zestawu, żeby można było zeskalować ten projekt do naprawdę ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest on dzisiaj. Trochę o firmie i trochę o projekcie, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. To jest dziennik internetowy. Taki dziennik, jak każdy z was pewnie miał gdzieś na kartce papierowy w szkole. Jak lekko widać, to jest statystyka na ten tydzień. Jest około 2 milionów użytkowników. 3000 szkół korzysta z tego produktu na co dzień. I około 1000 szkół to są szkoły, które nie mają już dziennika papierowego. To są szkoły, które prowadzą dokumentację tylko przy użyciu naszego oprogramowania. I w związku z tym stabilność tego rozwiązania, jego dostępność musi być naprawdę na wysokim poziomie. Bo nie możemy sobie pozwolić na to, że przychodzą uczniowie do szkoły i ten dziennik nie działa. Znaczy, ja wiem, że oni by się cieszyli, ale no, zobowiązują nas umowy, więc nie możemy sobie na to pozwolić. Jak to zwykle bywa... Halo? Jak to zwykle bywa, na początku najczęściej jest jeden serwer. W dzisiejszych czasach to pewnie jakiś VPS i tam się upycha wszystko, co się da. No i to do pewnego momentu działa, bo jest mały projekt. To jest moje ulubione słowo klucz. Przychodzi ktoś, mówi, mamy mały projekt. No i on był mały 8 lat temu. No bo co to jest zrobić dziennik? Oceny nieobecności. W zasadzie nic więcej. No jak się okazuje, to oceny nieobecności to jest może 5% funkcjonalności tego produktu na dzień dzisiejszy. Tych danych było niewiele, więc w zasadzie nie było sensu się zastanawiać nad jakąkolwiek większą infrastrukturą. Projekt jak ruszał w 2006 roku, korzystała z niego jedna szkoła. No to jak łatwo policzyć, jedna szkoła, około 1000 użytkowników, czyli spokojnie jakiejś średniej klasy VPS pewnie by dał radę. To już wtedy była jedna dedykowana maszyna. Projekt miał niepewną przyszłość, bo tak naprawdę nie było wiadomo, czy to chwyci, czy to się rozwinie, czy będzie się dało coś z tym zrobić i niestety często z projektami tak jest. Więc też nie było sensu inwestować jakichś niesamowitych pieniędzy w infrastrukturę i też nikt za bardzo nawet o tym nie myślał. Trochę wyprzedziłem, bo muszę wam teraz trochę nakreślić jedną rzecz, żebyśmy wiedzieli potem, o czym rozmawiamy, która projektowała ten system na samym początku, podjęła jedną decyzję. Będziemy trzymać wszystkich klientów w jednej bazie danych. To jest z jednej strony bardzo fajna decyzja, bo ona pozwala tworzyć proste narzędzia do administracji tym, zbierać potem statystyki, na wiele, wiele różnych rzeczy pozwala to, jeżeli mamy wszystkich klientów w jednej bazie, pod jednym adresem i tak dalej. No i o ile to jest mały projekt i mało klientów, to nie ma problemu. Pierwsze problemy z wydajnością, no i jak myślicie, www czy baza danych? Dokładnie. Bazy danych, przynajmniej MySQL, ale z tego co wiem, większość baz danych uwielbia mieć sprzęt na wyłączność. One strasznie nie lubią, jak ktoś, jak jakiś inny proces tam zaczyna im mieszać po pamięci, jak zaczynają się tam strony przekładać i tak dalej. Bazy lubią dużo RAMu i lubią go na wyłączność. Dlatego jeżeli macie możliwość, a pojawiają się problemy wydajnościowe, oczywiście wiadomo, pierwsze optymalizujemy, zakładam, że już wszystko jest zoptymalizowane, więcej się wyciągnąć nie da, a klientów przybywa, to trzeba coś zrobić. I takim pierwszym krokiem, moim zdaniem,
powinno być wyciągnięcie bazy danych na odrębny serwer i to zostało wtedy zrobione. To była już wtedy dość duża maszyna, dwa procesory, Xeony. Dało to radę. Ale szybko się okazało, że jeden WWW, no to na taką porządną maszynę na bazę danych to on nie daje rady. Więc bardzo szybko trzeba było dołożyć kolejne WWW. I tu pojawił się pierwszy problem, bo wiadomo, trzeba jakoś tych klientów do tych serwerów WWW kierować. Trzeba jakoś sesje między tymi serwerami przekazywać i tak dalej. Są dwa podejścia, które wtedy zostały wzięte pod uwagę. Było proxy i round robin, DNS round robin. Wybrany wtedy został DNS round robin i on przy dwóch, trzech serwerach nawet się sprawdza. Nie wiem, czy wiecie, jak to działa. To działa tak, że DNS ma trzy adresy IP pod domeną i zwraca je tam w kółko. Dzięki temu mamy takiego małego cache'a od razu, bo przeglądarka sobie to IP cache'uje, więc mamy też od razu klienta, który trafia praktycznie zawsze na ten sam serwer. Nie jest źle. Dlaczego nie proxy? No bo to jest kolejna maszyna. Przy przedsięwzięciu, gdzie przed chwilą dostawiliśmy bazę danych, dorzuciliśmy www, no to dorzucenie kolejnego proxy najczęściej nie przechodzi przez budżet. No i oczywiście co z sesją. W tym projekcie już wtedy niestety było takie podejście, że w sesji trzymało się dość dużo danych. I wszyscy dobrze wiemy, że można sesję tam w memcache'u trzymać na pewno, na przykład, ale niestety memcache nam te sesje ucinał. Sesje były trzymane w plikach. Na szczęście, tak jak mówię, DNS round robin działa tak, że większość przeglądarek cache'uje, więc to wszystko działało. W zasadzie ten problem sam się na pewien czas rozwiązał. No i teraz co z wydajnością baz danych? No bo www możemy już dokładać, one są takie same, mają ten sam software na sobie, poza tam pewnymi problemami z na przykład plikami uploadowanymi, ale network file systemy, te rzeczy. Więc tych www w zasadzie możemy dokładać. Tutaj skaluje się dość fajnie, nie ma problemu. Można w zasadzie, my na przykład w tej chwili często robimy taki numer, że mamy tam powiedzmy 8 serwerów, przychodzi gorący okres, dostawiamy jeszcze 8. I po gorącym okresie zawijamy to z powrotem, płacimy tylko za kilka miesięcy. Z www nie ma problemu. Gorzej jest z bazami danych. Co można zrobić, jak baza danych nie wytrzymuje? Użyć replikacji. To chyba wiedzą wszyscy. Uruchamiamy replikację, w MySQL-u to jest dość proste, jedno polecenie. Mamy dwa serwery. Dane mamy na obu te same, z drobnym opóźnieniem. No i teraz musimy jakoś sobie aplikację przystosować, żeby ona z tych dwóch serwerów mogła korzystać. Pomysłów jest wiele. My przyjęliśmy taką drogę, że... Bardzo. My przyjęliśmy taką drogę, że mamy jakby endpointy, tak? Mamy skrypty i my przyjęliśmy, że każdy endpoint będzie miał zdefiniowane, z którego serwera korzysta. Czy z mastera, czy slave'a. I teraz wiadomo, część skryptów modyfikuje dane, część nie, więc te, które nie modyfikują, leciały na slave'a, te, które modyfikują na mastera i to się nawet tak pół na pół rozkładało i w zasadzie działa do tej pory na podobnej zasadzie. Więc mamy już te bazy i dokładamy dalej tych www. Ten round robin powoli przestaje działać, bo tak jak powiedziałem, on tam gdzieś do dwóch, trzech serwerów to jeszcze się jakoś sprawuje. Potem już tam pojawiają się kilka problemów, więc wypadałoby dołożyć proxy. Proxy, my akurat mamy haproxy. Próbowaliśmy te sesje w różne rzeczy robić. Haproxy ma taką fajną rzecz. Można w haproxy do ciastka doklejać sobie backend. Mamy ciastko sesyjne PHP, doklejamy tam sobie cyferkę serwera i od tej pory ten klient nam zawsze trafia tam w to samo miejsce. Przy okazji haproxy załatwiło nam jedną fajną rzecz, której też warto pamiętać i to też jest kwestia skalowalności i optymalizacji. Nasze serwery www przestały obsługiwać SSL-a. SSL od tej pory dzieje się na haproxy. Infrastruktura jest zamknięta, siedzi sobie w środku, widoczna przez świat jest tylko przez haproxy i tam serwery www działają sobie na
w ogóle nie obsługują SSL-a, tak? Więc pamięć spada. Na takim HPOX-y można użyć na przykład nowych modułów akceleracji SSL-a, jeżeli by była taka potrzeba. A jednak proxy. Okej. No i nadszedł ten moment, kiedy ten zestaw master-slave przestał działać, znaczy przestał wystarczać. Znaczy, tak nie przestał, ale zbliżał się już do tego limitu. Wiadomo, można wziąć większe maszyny, no ale to podejście kiedyś się kończy. Można dołożyć drugiego slave'a, ale jak pewnie możecie się domyśleć, dziennik elektroniczny jest aplikacją jednak głównie napływową. Więc dołożenie drugiego slave'a niewiele daje, bo tych odczytów jest... Znaczy to jest tak, że do południa jest dużo zapisów, bo szkoły pracują, a po południu jest w zasadzie sam odczyt, bo rodzice tam sprawdzają, czy pociechy były gdzie trzeba. Więc wszystko się tak trochę rozkłada. No i master nie daje rady, więc trzeba coś z tym zrobić. Pierwszy pomysł, postawimy kopię całego środowiska. Dobry pomysł, bo nie trzeba było nic zrobić. Ale potem niestety przyszła sprzedaż i powiedziała, nie ma mowy, to musi być pod tą samą domeną. Więc nie mogliśmy wziąć, powiedzieć, 500 klientów pracuje pod dziennik Librus.pl, a kolejne 500 pod dziennik Librus 2, pod dziennik 2 Librus.pl, bo trzeba by zmieniać materiały reklamowe, ulotki, w ogóle wszystko. Poza tym helpdesk by się pewnie załamał, jakby dostał w nowym roku szkolnym 4000 telefonów od jakichś userów nowej szkoły, że oni się nie mogą na dziennik zalogować, a to przecież nie ta domena. Bo kto czyta komunikaty? Pomysł drugi. Włożymy drugi komplet, master slave. Możemy to zrobić? Możemy. Żaden problem. Tylko jak trafić tam z tymi użytkownikami? Więc my to zrobiliśmy. Dołożyliśmy drugiego mastera i slave'a. Tam zaczęliśmy wkładać nowe szkoły. I stworzyliśmy sobie na tym pierwszym masterze, tym takim pierwszym, który tam jest od zaranych dziejów, stworzyliśmy sobie taką bazę, którą nazwaliśmy Global. Do tej bazy wyciągnęliśmy tak naprawdę informacje o tym, który login znajduje się na którym węźle bazodanowym, zestawie master slave. Plus jeszcze parę innych ciekawych rzeczy. Teraz dzięki takiej fajnej opcji, na którą tak naprawdę przez przypadek natknęliśmy się w MySQL-u, bo nawet nie widzieliśmy, że ona istnieje, udało się zreplikować na wszystkie pozostałe serwery tą bazę z tego jednego głównego. Czyli replikacja działa tak. Mamy węzeł pierwszy, master, slave. Slave bierze dane z mastera. Mamy węzeł drugi, master i slave. Slave bierze dane z mastera, ale dodatkowo master bierze tą bazę global z W1. Więc slave też ją automatycznie dostaje. Co nam to dało? No, dało nam to, że te dane, który użytkownik znajduje się na której bazie, mamy w każdej bazie. Jak wygląda proces logowania? Dostajemy login i hasło, więc user, bierzemy sobie, sięgamy do tej tabeli global na dowolnym serwerze. My je losujemy. Dowolny z nich. Patrzymy, który to jest węzeł i wtedy ustawiamy sobie wewnętrznie połączenie, że od tej pory ten user jest na tym węźle. I tam sprawdzamy jego dane i potem on sobie już tam cały czas pracuje. Dlaczego tak, a nie zrobić jakieś, nie wiem, centrum autoryzacyjne, zewnętrzną bazę i tak dalej? No dlatego, że jak ci użytkownicy będą rosnąć i będzie coraz więcej, to mielibyśmy problem znowu z tym centrum autoryzacyjnym. W tej chwili ta baza global, która jest na W1, w oryginale, tak naprawdę tylko tam się zmienia. Ale ona się zmienia w niewielkim stopniu, w zasadzie tylko przy dodawaniu użytkownika, tam jest wpis jeden wstawiany. A wszystkie odczyty idą z dowolnego serwera. No i co dalej? Kilku klientów na jednej maszynie powoduje kilka problemów. Ja wam o tym powiem, żebyście nie szli tą drogą. Halo? Albo nawet szli. Problem pierwszy jest taki, że dzwoni do nas klient i mówi, że tam w ogóle masakra i tam coś się podziało i wszystko znikło, bo ktoś usunął przez przypadek. Zawsze jest przez przypadek.
No i trzeba by to przywrócić. No jak? Tam jest 500 innych szkół. Nic się nie da. Kolejnym problemem jest taki, że często jedzie handlowiec na prezentację, pokazuje, wdraża system, wszyscy są zadowoleni, oni tam nawkładają przez tam kilka dni, cudują, próbują i tak dalej, potem ktoś dzwoni, wiecie co, wy byście nam to wyczyścili, my zaczniemy od zera. Nie da się. Teraz właśnie stoimy przed takim dylematem. Będziemy to rozdzielać. Będziemy robić tak, że będzie każdy klient na osobnej bazie. To jest fajna droga, ona działa jak widać, bo przetrwaliśmy 8 lat. Tu mam trochę, oczywiście jeszcze można cashować, ale to baza głównie napływowa, więc problem. Mam tu trochę statystyk. To rozwiązanie przetrwało na, jak na razie tyle. Tak, linii kodu jest sporo, ale policzyłem z bibliotekami, od razu się przyznam. Ale bibliotek nie mamy za wiele. Jest 605 tabel, 153 w globalu, czyli w tej takiej bazie, która jest wszędzie. Mamy 621 giga baz danych, z czego największy węzeł miał 230 w tym roku. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że co roku po zakończeniu roku szkolnego, po kilku miesiącach, te bazy się czyszczą. Mamy 22 serwery, bo mamy 5 węzłów bazodanowych na dzień dzisiejszy. 8 www, proxiaki, backupy, parę innych rzeczy. Taka fajna statystyka, która zawsze działa na moich znajomych, jak im mówię, że mam RAM-u tyle w serwerach, co oni dysków w laptopach. Zaraz odpowiem. Mamy, w szczycie było 7300 zapytań na sekundę do tego klastra, ale wtedy nie było 8, tylko 10 albo nawet 12 www. Z tym, że to są dość ciężkie zapytania, o tym trzeba pamiętać. Serwery myślę, że obsłużyłyby spokojnie więcej, ale jak popatrzycie na SQL-a, który jest, wykonuje, to mamy 20k na sekundę, ale na każdym węźle. A tak naprawdę na każdym serwerze, czyli razy 10. System niestety mocno miesza tymi danymi. I tak to działa. Taka nasza droga, może komuś się przyda kiedyś. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem. Tutaj było jedno od razu, co robimy z RAM-em, tak? MySQL uwielbia RAM. Mówię poważnie. Dopóki baza mieści się w RAM-ie, to on działa. Więc mu na to pozwalamy. Poczekaj na mikrofon. Robiliście jakiś tuning MySQL-a? Samego MySQL-a, tak pytam o wewnętrzne mechanizmy, czy o tam, no nie wiem, optymalizację zapytań, takie rzeczy? Tam no na przykład jakiś tam query cache i tak dalej. Query cache na dzisiaj jest wyłączony, bo powodował problemy jakieś dziwne, nie wiadomo skąd. Zresztą w ogóle mamy od półtorej roku zgłoszonego bug reporta w MySQL-u, bo mamy deadlocka czasami. Nikt nie potrafi go naprawić. Czasami coś optymalizujemy w ten czy w inny sposób. Optymalizujemy zapytania, optymalizujemy samego MySQL-a. W tym roku testujemy Marię. Jak na razie jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, tyle mogę powiedzieć. Co prawda musieliśmy zmienić część zapytań. Czasami analizator robi trochę dziwne rzeczy. Ale mniej jest takich sytuacji jak w MySQL-u, gdzie trzeba by było na siłę wskazywać indeks, którego ma używać, bo nie chciał tego robić. Cześć, Kacper z RST. Mam pytanie o load balancing DNS, a mówiłeś, że maksymalnie 3, tak? Wpisy. Znaczy, dlaczego? Gdzieś, znaczy nie, tam oczywiście można włożyć bądź ile, to DNS nie ma ograniczenia, tylko gdzieś do 3 to działało. Potem, jak dokładaliśmy 4, to ten ruch przestawał się tak fajnie równoważyć. Nie wiem, z czego to wynikało. Może to był jakiś błąd nasz statystyczny wtedy, ale struktura była już na tyle wielka, że wzięliśmy proxy, przy okazji wykorzystaliśmy na tak jak mówiłem już, na SSL-a. Nie było się sensu dalej w to bawić po prostu. Ile macie insertów na sekundę?
Myślę, że z... nie wiem. Mogę, musiałbym to sprawdzić, a to też zależy, w którym okresie roku. Prosto, to można bardzo prosto policzyć. Mamy 3000 szkół, w każdej szkole jest, nie wiem, powiedzmy, szalajmy, 500 uczniów i każdy uczeń na każdej lekcji dostaje frekwencję. Minimum frekwencję, bo do tego ceny i tak dalej. Mówiłeś, że macie dziennik, który jest dość prostą aplikacją. Jakim cudem nie, ona była prosta na początku. Jakim cudem ona się rozrosła do 600 tabel? Bo dzwoni szkoła i mówi, bo my byśmy potrzebowali jeszcze to. Czyli macie kompletny system zarządzania szkołą, tak? No to nie tak, to nie jest kompletny system zarządzania szkołą, bo jeżeli by na to popatrzeć, to w to jeszcze wchodzi sekretariat, świadectwa, można sobie wydrukować świadectwo w pełni z tego dziennika i tak dalej. Także to, tego jest dużo, ale to nie jest kompletny system zarządzania szkołą, na przykład nie ma kadr. Nie bawimy się w pieniądze. Dzięki. Ja mam takie pytanie, czy jeżeli dzisiaj byście wybierali bazę danych, to czy też byłby MySQL, czy na przykład Postgres, czy coś innego? Mam szczerze odpowiedzieć? To ja bym wybrał Postgresa, ale tylko dlatego, że go lubię. A tak poważnie, no nie wiem, trzeba by pewnie wydajnościowo to sprawdzić. MySQL nie jest zły wbrew pozorom. Poza jego czasami niuansami i dziwnymi przypadłościami ostatnio z właśnie niepoprawianiem błędów, czy tego typu rzeczami, ale jest Maria, jest Pyrkon bodajże, też alternatywny silnik. Ciężko powiedzieć. Na pewno Postgres ma kilka fajnych rzeczy, których MySQL nie ma, choćby wyzwalanie zdarzeń. Ale czy byłby wydajniejszy? Ciężko powiedzieć, bo w pozorom MySQL jest dość mocno wydajny. Wojtku, a powiedz mi, obsługujecie tylko przeglądarki desktopowe, czy macie jakiś dostęp do API z mobilek? Jest API, a tam gdzieś siedzi kolega, którego właśnie kończy. Jeżeli chodzi o aplikacje dla uczniów, to one są gotowe na wszystkie trzy platformy. Jeżeli chodzi o aplikacje dla nauczycieli, to właśnie się kończą. Na dzień dzisiejszy nie, aczkolwiek mamy Redisa na serwerach. Używamy go do krzyżowania pewnej struktury, mamy taką strukturę ACL-a do uprawnień i ją tam kreszujemy i jeszcze kilka, mamy taki też myk z zapytaniami i to też tam kreszujemy. Samych danych nie, ale przymierzamy się do tego dość mocno. Niestety problem jest taki, że to jest dużo starego kodu i jest problem z inwalidowaniem tego kesza, tak? No nie, tam www w to chodziło, ale www to tam ma po 16 gigata. Okej, okay, teraz ostatnie pytanie, a następne poprosimy w kuluarach. Wspominałeś, że macie dużo insertów, macie problemy z insertami. Czego używacie jako silnika? InnoDB? Zależy w którym projekcie, bo na tych serwerach działa jeszcze kilka innych projektów. Jeżeli chodzi o sam dziennik, to tam jest strukturalny kod, więc tam jest jeszcze na dzień dzisiejszy zwykły, normalny MySQL, nawet nie I. Jeśli chodzi, znaczy tam jest to obudowane pewnymi funkcjami, ale to jest zwykłe. Chodzi mi o sam silnik bazodanowy, od strony bazy danych. Macie MySama jeszcze, InnoDB, tak? InnoDB. A nie myśleliście o tym, żeby wdrożyć to QDB? Pod względem ilości insertów znacznie lepiej wygląda. Szczerze nie słyszałem, możemy się zastanowić, chętnie posłucham. Dobrze, okej, okay, to było ostatnie pytanie. To był mail, także jakby ktoś chciał. Ja tu jestem jutro jeszcze, dzisiaj, jutro, także zapraszam, chętnie odpowiem. Mail jest, też można na niego pisać, też śmiało odpowiem, nie ma problemu.